Proszę sobie przygotować coś do picia, usiąść wygodnie w fotelach i zaczynamy. To witam bardzo serdecznie i od razu muszę powiedzieć, że bardzo mi Państwa brakuje tutaj. No proszę Państwa, 13 jednak nas dopadł, jakiś w ogóle pechowy ten weekend. Coś się tutaj zablokowała myszka. A, już. Chyba kolega będzie musiał mi pomóc w połączeniu. Kamil rozkłada ręce, aż się boję. Mamy pierwszy slajd. Już, zaraz, proszę Państwa. O, idziemy. Nie, musimy się cofnąć. Otóż właśnie coś tutaj się... Coś tam poszło, przepraszam. Coś tutaj nam do początku przewinęło. Proszę Państwa, no nauka techniki. Cztery klawisze, a ja przyciskam zupełnie inny niż trzeba i mówię, że nie działa. Ale no muszę się ruszyć, Kamilu. No nie będę się kręciła, może żeby już nie. Co? Nie będę się kręcić. Pokażę potem. Pokręcić troszeczkę? Nie, dobrze. Ja zacznę opowieść właśnie w momencie pierwszego rozbioru Polski, czyli 1770. Ustalono, że granica między Austrią a Polską ma przebiegać na Wisłę. Ho, ho, ho. Mam nadzieję, że wszyscy przyjaciele Krakowa byli w tym roku grzeczni. Ja witam Państwa jakby zdrowym posiłkiem, czyli jarzynami. Ja jestem, proszę Państwa, pierwszy z lewej, no prawie 10 lat temu i 20 kilo temu też. Witam Państwa, Anna Stalma. Zapraszam na spotkanie z kobietami wyjątkowymi. Cofniemy się 2 stulecia do tyłu na osi czasu. W weneckim balu, żeby zdobyć taką maskę. Damy przybrały stroje historyczne, stroje świętych. Przy przekupki gromadzimy się o określonej godzinie. Matejko precyzyjnie, długo i bardzo dokładnie. Podobnie jak horda tatarska kazała zjeść 300 wozów śniegu. Nie lęka się, że kolana jej z głowy spadnie. No cudzołóżcy, chyba tak. Tutaj cudzołożnicy, dziękuję bardzo Kamil za... Jakim nie ma... Miałam nadzieję, że moich cudzołóżców czy cudzołożników Państwo już nie usłyszeli, ale jednak niestety tak. Chrzest Mieszka, Mieszka pierwszego. Czy jeszcze mogę mówić? Jest, ja przepraszam za takie przedłużenie. Mogę mówić? Kamil mówi, że mogę. No długi był ten spacer ulicą długą, no ale ulica długa była długa. Proszę Państwa, ja nic nie widzę, żadnych pytań, ale to dlatego, że musiałabym chyba włączyć sobie okulary. Jeśli ktoś z Państwa miałby czas i ochotę dzisiaj, zapraszam na taki spacer. Możemy się spotkać
ten, przy barbakanie na przykład. Proszę Państwa, ja wirtualnie przybijam Państwu pieczątkę do książeczek. A o tym wszystkim, proszę Państwa, opowiadał diabeł Edward Kwietko. Dziękuję Państwu bardzo.